8 września w niedzielę w Lewitynie, czyli w miejscu, w którym się znajdujemy, po raz pierwszy w Pabianicach odbędzie się impreza pod nazwą Festiwal Możliwości. Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? Festiwal Możliwości to będzie wydarzenie, podczas którego nasza pabianicka młodzież, która jest zdolna, ale czasami te talenty są ukryte i może nie do końca mają przestrzeń na to, żeby gdzieś się zaprezentować, będą mieli okazję właśnie zrobić to podczas festiwalu, czyli w czasie 2 godzin, od godziny 10 do godziny 12 na terenie Lewitynu, będą porozstawiane miejsca z warsztatami. Będą to rzeczy, w których specjalizują się młodzi ludzie, albo coś, co lubią robić, albo coś, co ich kręci. Jednocześnie prezentując to, co potrafią robić, zapraszamy do udziału w tych warsztatach, oczywiście bezpłatnie, mieszkańców, z nastawieniem takim troszeczkę większym na dzieci i młodzież, ponieważ będą to bardziej takie artystyczne, plastyczne wydarzenia, aczkolwiek sportowe będą również. Czyli o jakich talentach mówimy konkretnie? Konkretnie będzie cykl warsztatów. Jednym z warsztatów będzie na przykład malowanie obrazów na płótnie, będzie malowanie toreb, będą zajęcia zręcznościowe, zajęcia sportowe, będzie tworzenie bransoletek, będzie malowanie buziek. Tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo atrakcji. Mamy również zagwarantowany poczęstunek dla uczestników warsztatów i parę niespodzianek. Młodzież, młode osoby, czyli w jakim wieku? Osoby, w większości osoby prowadzące te warsztaty to będą wolontariusze naszego stowarzyszenia od 13 roku życia, więc to będzie taki przestał od 13 do w górę tak naprawdę, ponieważ dorosłych wolontariuszy też będziemy tutaj mieć, którzy będą brali udział w tym wydarzeniu. No właśnie, jak już padło słowo stowarzyszenia, to teraz powiedzmy, kto jest organizatorem tego wydarzenia. Stowarzyszenie Planeta 331 Aktywne Serca, nowo powstałe, założyliśmy się kilka miesięcy temu z potrzeby tego, żeby właśnie działać na terenie naszego miasta najbardziej, na rzecz mieszkańców, młodzieży. Naszymi wolontariuszami, tak jak powiedziałam, jest młodzież od 13 roku życia. Bardzo serdecznie zapraszamy, to jest otwarta rekrutacja. Zależy nam na tym, żeby ich aktywizować, żeby pokazywać sposoby na spędzanie fajnie wolnego czasu, ale również właśnie, żeby to były osoby, które chcą pomagać, które czują potrzebę tego, żeby w przeróżny sposób pomóc drugiemu człowiekowi. A ile osób zasiada w tym stowarzyszeniu? Założycieli było 7, natomiast wolontariuszy na dzień dzisiejszy, jeżeli się nie mylę, mamy około 15. A skąd taka nazwa? Nazwa Planeta 331 pochodzi z mojego księcia, dlatego że w moim księciu było tylko 330 planet. My jesteśmy wolontariuszami, którzy mają już długoletnie doświadczenie w działaniach na rzecz organizacji pozarządowych. Natomiast do tej pory nie znaleźliśmy dla siebie takiej przestrzeni i to był taki pstryczek, taka iskierka do tego właśnie, żeby stworzyć coś swojego, swoją planetę 331, na której to my możemy wszystko od nowa kreować i to jest takie po prostu nasze. A na czym będzie polegała wasza działalność ogólnie, oprócz tego wydarzenia, które pewnie zainauguruje waszą działalność? W dużej mierze opierać się będzie na animacjach, ponieważ to jest to, w czym się nasi wolontariusze odnajdują. Zależy im na tym, żeby pracować bardzo dużo z dziećmi, żeby w czasie tych aktywności, które robimy, żeby to w głównej mierze była praca z dziećmi. Natomiast ten festiwal jest takim najlepszym przykładem na to, że jesteśmy bardzo otwarci na to, czego oni potrzebują i czego oni oczekują. Bo to było tak naprawdę pierwsze pytanie na naszym pierwszym jakby zebraniu z wolontariuszami. Co chcecie zrobić? I te wszystkie pomysły, które wtedy zostały wygenerowane, teraz będą właśnie realizowane w czasie tego festiwalu. No właśnie, a ja jeszcze dopytam te animacje, o których wspomniałaś, kiedy będą realizowane na miejskich imprezach, eventach? Dokładnie, dlatego że na przykład dzień wcześniej odbędą się Dni Pabianic i tam również będziemy, także też zapraszamy i tam będziemy odpowiedzialni za malowanie buziek, kręcenie balonów, zwierzątek z balonów, brokatowe tatuaże, takie rzeczy, które zawsze są bardzo popularne wśród dzieciaczków i zawsze jesteśmy oblegani. To jeszcze dopytam sposób finansowania waszego stowarzyszenia, no bo wiadomo, że jakieś środki na te wszystkie atrakcje trzeba pozyskać. Ogólnie nasze stowarzyszenie, tak jak zapewne większość organizacji pozarządowych, będzie się opierało na składkach oraz na darowiznach. Natomiast ten festiwal konkretnie jest finansowany ze środków rządowego programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO.
szczegóły tego wydarzenia można znaleźć i może informacje na Wasz temat? Jak najbardziej. My znajdujemy się na Instagramie i na Facebooku. Łatwo nas wyszukać. Planeta 331 Aktywne Serca. Mamy już tworzone wydarzenie, Festiwal Możliwości w Pabienicach, także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału, do odwiedzenia, do zobaczenia, do poznania nas, może do zaangażowania się również. Dziękujemy. Dziękuję.